Defne i Erken zorganizowali nieudany zamach na życie Zery. W 446 odcinku Więźnia Miłości to Defne będzie w szpitalu i zostanie porwana. Sprawdź, co się wydarzy w 446 odcinku serialu Więzień Miłości. Defne Merv Sevin ciągle jest szantażowana przez Ercana, który kazał jej wpuścić do rezydencji jednego ze swoich ludzi. Okazało się, że mężczyzna chce zastrzelić Zerę Hazal Subasi, ale w ostatniej chwili Defne ją uratowała i to ona została postrzelona. W 446 odcinku serialu Więzień Miłości Zera zmienia swoje nastawienie do Defne, w końcu uratowała jej życie. Z kolei Julaid Tugs Ersoy ma wyrzuty sumienia, że przez nią cierpi cała rodzina. Co gorsza, Vakhshende Nalan Orgut także oskarża o całą sytuację ją i Zerę. Tymczasem ludzie Ercana wykorzystują moment, w którym ranna Defne jest sama i zabierają ją ze szpitala. Omer Erkan, Merit i Zera szukają jej po całym mieście. Erken, grożąc Defne bronią, mówi jej, że będzie jego szpiegiem w firmie Omera. Więzień Miłości, odcinek 446 w poniedziałek, 7 grudnia 2020 roku o godzina 17:10 w TVP2. Sprawdź program